Ej, Abera, a co to jest za zeszyt? Z tym zeszytem już nigdy nie dostaniesz pały z matematyki, bo nie dość, że na tylnej okładce jest mój pokój, w którym nagrywam, to na każdej stronie jest logo Abra Team. No chyba każdy chciałby to mieć. Wejdź na www.abra.ety i już teraz zamów swój zeszyt. Pierwszy link w opisie. Widzowie, jeżeli oglądaliście dzisiejszy odcinek na kanale Abra Games, to wiecie, że kupiliśmy właśnie Janet. Jest to mityczny brawler, na którą to właśnie brawlerkę wydałem sporo punktów mocy i sporo kasy, żeby mieć siódmą moc. Natomiast dzisiaj chciałbym jej poświęcić sporo uwagi, bo ona jest OP i chciałbym kupić gadżet oraz jakąś skóreczkę, co? Jeżeli chodzi o skórki, no to między innymi mamy taką Walkirię, mamy, słuchajcie, tutaj grawitacyjną Janet, co jest całkiem spoko. Mamy też to, to jest mega mocne, ale chyba najbardziej mi jednak siedzi to. Serio, niby najtańszy skin, a moim zdaniem bardzo ładny, więc ja go w tym momencie wybieram, dlatego że Janet, no to jest brawler, który naprawdę może mi siąść, oczywiście. Ja na niej mam ponad tam, wiecie, 100 pucharków ledwo, więc to nie jest za dużo, ale wyczuwam, że naprawdę będzie okej. Natomiast jeżeli chodzi o gadżety, no to tak, potężny bas. Ustalaliśmy, że ona stawia głośnik. Przykładowo, tak jak Leon, Lizaka czy Sandy robi burzę piaskową, że mamy jakiś okrąg i właśnie w tym okręgu akurat Janet daje 156 obrażeń na sekundę. To mało, ale odpowiednio użyte może zrobić robotę. Natomiast mamy jeszcze tutaj wejściówkę za kulisy, gdzie wysoka nuta sprawia, że Janet leci do tyłu, nawet przez ścianę, czyli możesz sobie uciec. Im bardziej skoncentrowany jej atak, tym dalej zostaje odrzucona. Nie wiem, czy dobrze to wnioskuję, ale jeżeli ja uderzę typa przy użyciu tego gadżetu, to sam jakby uciekam? Tak czy inaczej, robimy w ten sposób. Ja jestem bardziej skłonny, żeby wybrać potężny bas. I bardzo możliwe, że to zrobimy, ale najpierw musimy wygrać jedną grę. A dodatkowo dzisiaj, raczej z dużym prawdopodobieństwem, bo brakuje nam 3 pucharków, dostaniemy 925 kredytów, a to sprawi, że Chester będzie dużo tańszy. Natomiast czego dzisiaj kupimy, to ciężkie pytanie. Fajne jest też to, że mamy tutaj misję i jeżeli chcemy dużo star dropów, no nie, właśnie tych na koniec jakby tego karnetu, to musimy sobie misyjki poodświeżać. Więc jeżeli nie będę grał Ashem, Bibi czy Chuckiem, no to wiadomo, że sobie właśnie wymieniamy to. No, tymi też nie będę grał, więc wymieniamy i liczę na to, że zaraz pojawi nam się właśnie... O, spoko. Ej, dobra, wymieniam wszystko, słuchajcie, co się da. O, wygraj bitwy, no to starcie solo, fajnie. To tutaj wymieniamy w takim razie to i to jest chyba ostatnie, co mogłem zrobić. Zobaczymy, jaka będzie misja. Okej. Okej, pierwsza giereczka musi być wygrana, prawda? Tu jest, słuchajcie, taki Dynamike i z nim oczywiście klepać się to może nie jest najlepszy pomysł, bo on może przez ścianę mnie tutaj trafić, a ja go nie za bardzo. Więc trzeba brać na to poprawkę. Tutaj, słuchajcie, jest ten gość, więc go bym tutaj naklepał trochę. Oj, dobra, uciekam sobie, słuchajcie, uciekam sobie. Mam 400 życia, więc jakby nie ma w ogóle sensu się z nimi tutaj tłuc, co nie? Dobra, dawaj mi szybko tutaj tą kostkę. Dawaj. Oj, dobra, uciekam. O Jezu, co tu się dzieje? Ej, ale ciężko jest! Dawaj mi to szybko! Im więcej kostek, tym łatwiej mi potem będzie, no nie? Ale naprawdę ta giereczka nie zaczyna się dobrze, a ja naprawdę potrzebowałbym, słuchajcie... Oj, dawaj go, wyrwał moc, dobre też. Przydałoby się, słuchajcie, tutaj ten gadżecik kupić. Ja mówiłem, musi być wygrana giereczka, żeby mieć gadżecik. No, sorry memory. Dobra, słuchajcie, robimy tak, zabieramy to i spadamy, słuchajcie, spadamy. Dobra, ją można tutaj na dość dużą odległość, słuchajcie, walnąć. Okej, uniknąłem, Jezu! Jezu, co tam się dzieje? Ej, dobra, ja sobie tutaj normalnie robię życie, słuchajcie, i wtedy do nich idę, bo to jest jakaś masakra, co tutaj się, słuchajcie, odbywa w ogóle. Dobra, dwie kostki mamy. Tutaj, słuchajcie, gość ma... No właśnie, ma dobrego brawlera, ale ja myślę, że jesteśmy w stanie go, słuchajcie, tutaj trafić i teraz z ultem, i teraz właśnie z ultem byśmy, słuchajcie, mu pozrzucali trochę tych bomb. Nice. A wy, widzowie, wpadajcie na www.abra.ety. Pytanie, czy chcecie nowy, na przykład, wzór bluz czy koszulek? Dawajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, że do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis, nawet jeżeli zamówisz taki fajny kubek. O. Łyczek kawy i lecimy. www.abra.ety. Okidoki. 132 pucharki. I teraz tak, są kredyciki, więc chciałbym, słuchajcie, zobaczyć na początek. 628 klejnotów. Tyle nam brakuje, żeby teraz kupić, no nie? Odblokowujemy to. Nice, ale fajny widok, co? Było 628, a teraz jest 458. Nieźle. Ajajaj. To ciekawa oferta. Na naszej alejce pucharów, słuchajcie, będą punkty mocy i to bym chciał. Natomiast mówiłem, że kupujemy jak jakiś gadżet, no i teraz naprawdę nie wiem co wybrać. Bo to nie wydaje się być zbyt OP, 156 na sekundę. Pytanie, jak duży jest ten obszar. Ale dobra, wybieram to, słuchajcie, trudno.
Najwyżej będę żałował tak jak żałowałem z lizakiem do Leona. I on jeszcze sam nie znika, dopóki ktoś tego nie rozwali. Zaraz będziemy mogli jeszcze zrobić aha, nie zrobimy, bo nie mam punktów mocy. No dobra, pytanie, słuchajcie, jak faktycznie działa, słuchajcie, ten gadżet? Jestem bardzo go ciekaw, naprawdę, jestem wyjątkowo ciekaw, ale oczywiście zacznijmy sobie od skrzynek, no nie? Średnio widzę inną opcję, żeby, słuchajcie, zacząć bez skrzyneczek, więc jakby kumacie, o co chodzi, co nie? Dobra, uciekamy, uciekamy i teraz tak, tego typeczka można by właśnie tutaj spróbować jakoś tak pał, 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 dobra. Okej, daję głośnik. Okej, ledwo co przeżyłem, więc no, nie wiem. Ej, ten głośnik jakiś taki... Jak to określić? Niedowożący może troszkę? Tak minimalnie? Kurde, ciężko z tym squeakiem. Dobra, ja go na razie chyba bym zostawił, wiecie? Na razie dałbym mu chyba święty spokój. Dobra, no właśnie, bo on będzie mnie trafiać, słuchajcie. I potem ja będę obrywał. Dobra, 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 zostawiamy go. Na razie go zostawiamy. Potem na blisko spróbujemy go po prostu dojechać. To chyba będzie najlepsze wyjście z sytuacji. Bo on tutaj cały... O kurde, on ma 6 kostek. Serio? Serio? Jeszcze mi tutaj... Ej, czemu się... Nie fokusujcie się na mnie. Wariaty zwariowane. Co wy tutaj odwalacie? No, beka. Beka, 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 beką. Ale musimy podejść, słuchajcie, to zaraz zniknie. Dobra. On ma, słuchajcie, naprawdę tutaj nieźle. On ma już 4 tych kostek, nie wiem, z 6, coś takiego. Zaraz będzie miał jeszcze więcej. Dobra, okej, okay. Ja sobie w takim razie zgarniam. Dobra, dobra, dobra. I teraz, słuchajcie, z ultem zrzucamy mu bomby. Zrzucamy, słuchajcie, mu tutaj bomby. Okej, okay. Uciekam, 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 uciekam tym ultem, nie ma co. Dobra, teraz głośnik. Dostał od tego głośnika trochę, ale ja też obrywam. To jest wielkie starcie, dawaj go. Nie! O, żyje, żyje, ledwo co. On też ledwo co. Dobra, gdzieś tam jest, nie. Dobra, zginę, uciekam. Zapytacie się o moje wrażenia? Uważam, że głośnik jest arcy słaby. Serio, dlatego że... Okej, okay, dobra, dobra, ktoś z was powie, że ej, grałeś przeciwko Squeakowi, więc nic dziwnego, bo on wbije bombą, która wiadomo, że jak wybucha, to rozwala wszystko. Ale bardziej chodzi mi o to, że serio? Myślałem, że ten głosik trochę będzie w stanie jakby wytrwać, co nie? A okazuje się, że w ogóle tak nie jest. On totalnie, słuchajcie, ginie tak, tak, no bardzo szybko. Bardzo, słuchajcie, szybko. I to jest akurat cienkie, mega cienkie to jest. Dobra, tego typeczka można by spróbować, słuchajcie, tutaj trochę doklepać. Albo po prostu część z tutaj z pozostałych, no nie? Dobra, dawaj mi kostkę. Okej, okay, w tym momencie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, jest kolejna kostka. Okej, okay, okej, okay, dobra, robię głosik. Właśnie, słuchajcie, teraz robię ten głośnik. I tego głosika nawet nie było. Serio, on jakby totalnie umiera. Ułamek sekundy. Słabe to jest. To jest akurat mega cienkie. No dobra, czekajcie, czy tutaj ktoś jest? Nie widzę tutaj nikogo. Można by, słuchajcie, kogoś tutaj spróbować podejść. Dobra, oni się tutaj klepią między sobą. Dobra, jest tutaj ośmiobitowiec, słuchajcie, dobra, jest do rozklepania ten ośmiobito... Okej. Dobra, 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 aha. 147 pucharków, 10 ranga. Powiem tak, mam sporą satysfakcję z grania tą Janet, ale z nią jest, słuchajcie, coś jakby... No właśnie, nie do końca umiem powiedzieć... Co? I coś jest z moją grą też nie tak. Dobra, dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Okej, udało się, odlagowało, żyjemy, to najważniejsze. Ej, ona jest fajna, tylko wiecie co? Mam wrażenie, że ona jest bardzo mocno skillowa. I powiecie, co? Nie, to prędzej jakiś kruk jest skillowy, co nie? No właśnie, nie wiem do końca, słuchajcie. No nie, no dobra, kruk to jest, jakby żeby nie było. Ale że ona też, ona mam wrażenie, że też. Dobra, słuchajcie, dawaj, dawaj, dawaj mi tutaj te kosteczki. Dobra, okej, robimy tak, 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 dobra, głośniczek wleciał. Okej, i teraz, słuchajcie, tego gościa można by spróbować tutaj docisnąć. Dobra, 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 dobra. Okej, on ma mega lowa, on ma mega lowa. Ja tutaj, słuchajcie, uciekam. Sami widzicie, mam nie najlepszą sytuację w tym momencie. Tutaj goście, słuchajcie, w ogóle klepie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Można im trochę poprzeszkadzać, słuchajcie, chociaż trochę. Dobra, mamy to. Dobra, i co? Głośniczek wjeżdża. I czy ten głośniczek rozjeżdża? To jest dobre pytanie, słuchajcie. Okej, okay, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, ej, ultem robimy. Ultem ją robimy tutaj. Pał, pał, pał. To szybki strzał, dawaj, dawaj. Ty, no ten ult za mało daje, słuchajcie. Ale teraz, ten... O, głosik, szybko! Chcę właśnie tym głosikiem... No i widzicie, i ten głosik tak, tak, o, on sobie jakby, nie wiem, umiera, jakby go po prostu nie było, nie? To jest lipne, to jest bardzo lipne, bo tak to bym, słuchajcie, chciał naprawdę tą nitę, nie wiem już w końcu jak ją nazwałem, ale to jest nita oczywiście. Chciałem tą nitę dojechać głośnikiem, a się nie dało. Ej, tutaj wiecie co? Gramy przeciwko brawlerowi, co się nazywa Rufs. I to jest ten piesek i bardzo mi się zawsze podobał ten gość, więc chciałbym, słuchajcie, zobaczyć jak on będzie grał. Czy może, słuchajcie, przeciwko niemu właśnie będzie fajnie, czy może niekoniecznie. Tak czy inaczej, słuchajcie, dajcie mi tutaj tą kosteczkę. Okej. Wiem, że ten gość się tutaj respi, ale nie będę się z nim tak tutaj klepał. Dobra, dobra, można by go tak walnąć. Okej, okej, dobra, tak. Nice, nice, ledwo.
No hardkorowo ledwo, ale jednak mamy to. Więc całe szczęście. Dobra, dawaj więcej kostek, dawaj szybkie kostki tutaj muszą być. Okej, dobra, dobra, dobra. Okej, mamy 3 kostki, więc nie jest, słuchajcie, tak źle. Dobra, to teraz, oj, leci Stu, nie chcę się z nim ter... O, tu jest ten Rufus. To słuchajcie, jest ten Rufus chyba, jeżeli się nie mylę, więc całkiem fajnie. Dobra, tutaj już sobie uciekam. Bo naprawdę jest źle, słuchajcie, tutaj to naprawdę mam mało życia, a mam sporo kostek, więc nie ma co, słuchajcie, tego tak tracić. Dobra, słuchajcie, tego Rufusa właśnie można by spróbować tam. Okej, okay. Prawie mnie dotknął, słuchajcie, prawie mnie tam dosięgnął, więc nieźle zaczyna się, słuchajcie, robić, naprawdę tam się zaczyna robić nieźle. Dobra, znowu dostał ode mnie, słuchajcie. Dobra, robimy go, słuchajcie, z ultem, dawajcie, podlecimy do niego. Coś tam, słuchajcie, na pewno oberwie, musi od nas oberwać. Dobra, okej, okay. I teraz pał, pał, pał. Dobra, głosik, głosik go wyjaśni. No nie wyjaśnił go ten głosik. Ej, byłem przekonany, że ten głosik go wykończy. A niestety to się nie udało, słuchajcie. Dobra, gość ma tutaj bardzo dużo życia, słuchajcie. No nie, 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 to jest raczej nie... Nie do wygrania. Ale oczywiście będę się starał, żeby nie było, nie? Tylko, że sami widzicie, tu się robi bardzo ciężko. No nie, ja nie mam życia w ogóle, nie? W ogóle, słuchajcie, nie ma jak podejść do tego człowieka. Chyba, że pójdę tak, pójdę tu, bo tu już raczej mu się nie wczytywałem na ekranie. Dobra, 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 dobra. Bez szans, mogę głosik dać co najwyżej, ale ginę. Ginę, ginę, ginę fest. Dobra, uciekam. Uciekam. No właśnie, ale katastrofa, słuchajcie, co się dzieje. On ma tak strasznie dużo, słuchajcie, tak strasznie dużo, słuchajcie, życia. Dobra, uda się! 5 HP ma! 5 HP! Wow! Okej, z tej gierki jestem wyjątkowo zadowolony. I słuchajcie, ja w międzyczasie jeszcze nagrywałem odcinek z Wojanem, dzięki czemu wbiliśmy trochę więcej pucharków i popatrzcie, mamy teraz 100 punktów mocy, więc fajnie. To jest jakby fajna sprawa, co nie? Ewidentnie, to się na pewno bardzo przyda. I dodatkowo mamy jeszcze Star Dropa, więc dawajcie, otworzymy go sobie. Zobaczymy, może to będzie jakaś wróżba, a może nie. Bardzo rzadki. Kurczę, mogło być lepiej. Mogło, ale to też na pewno nie jest powód do narzekania, więc spoko. Jeszcze podwajacze, to wiecie, tym lepiej. No bo do karnetu się przyda. I koniec końców mamy tu 172 puchary. Natomiast teraz chciałbym, słuchajcie, wziąć napad. Nie grałem nią na napadzie, a ult przez całą mapę może zrobić dobrą robotę. Okej, okay, zobaczmy, jak to, słuchajcie, będzie tutaj wyglądało. Może być dość ciekawie, serio. Akurat gramy przeciwko takiej Rosie, więc no, nie wiem, ja bym naprawdę przetestował, słuchajcie, ulta przez całą mapę. Myślę, że to może być bardzo śmieszny pomysł, słuchajcie, naprawdę, to może być super śmieszny pomysł. Okej, okay, gdybym nie ginął, to byłoby bardzo śmiesznie. No ale dobra, beka beką, ciśniemy. Akurat tutaj głośnik, słuchajcie, jakby go patrzcie. Ej, postawię tu głośnik, tutaj, w tym miejscu. No on i tak sam ginie z siebie ten głośnik. No kurde, on miał sam z siebie przecież nie ginąć, no nie? Dobra, słuchajcie, robimy tak i teraz właśnie z ultem, słuchajcie, patrzcie to. Ja bym tutaj właśnie polatał, trochę pouszkadzał im tego. O kurde, ej, to jest mocne, to jest mocne. I teraz głosik stawiam i niech ten głosik nawala. No za dużo to on nie zrobił, ale trochę tam procent zabraliśmy tego życia, więc jakby spoko. Spoko, 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 to nie było aż takie głupie, słuchajcie, moim zdaniem. Fajnie nawet się tutaj zrobiło, dobra, 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 dobra. Tutaj, słuchajcie, z Piper, ajajo, ona mnie. Szkoda, 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 szkoda. Oberwało nasze tutaj save trochę. Ale ciśniemy, słuchajcie, dalej, wiadomo. Nie poddajemy się. Tutaj, słuchajcie, dobrze by było właśnie, właśnie, właśnie tak zrobić. Okej, okay, dobra, i teraz, słuchajcie, z ultem. Teraz właśnie z ultem, słuchajcie, i znowu zrzucamy. Znowu, słuchajcie, tutaj zrzucamy. Dobra, 1000 HP, okej, okay, i teraz dawaj, dawaj. I z głosikiem, i z głosikiem, i z głosikiem. I nawalamy teraz, słuchajcie, dobra, głosika nie ma. Mówię, mówię, ten głosik w ogóle, słuchajcie, nie dowozi. Ten głosik, słuchajcie, nic nie robi. On nie istnieje praktycznie. Ale, słuchajcie, teraz, no co? Ja nie wiem, co robi ta Piper, słuchajcie, nie mam pojęcia, ale jest trochę beka z niej. Dobra, lecimy, słuchajcie, 19, 17. Okej, okay, tutaj, słuchajcie, on już wykończył, więc jakby spoko, mamy to. Ej, dobra, jeszcze raz chcę to, słuchajcie, zobaczyć. Chcę to zobaczyć jeszcze raz, czy to na pewno, słuchajcie, ona się tak dobrze odnajduje, czy może niekoniecznie właśnie na tym napadzie, słuchajcie. Dobra, tutaj jest gaz, którego można by właśnie tam mocno dość przywalić. Dobra, 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 dobra. I teraz, słuchajcie, z ultem, dawaj, dawaj. Nawet olać tą Bibi, słuchajcie, o, i tak rozwaliliśmy ją, ale ja sobie mogę właśnie tutaj tak latać i słuchajcie, teraz rozwalać. Stawiam głośniczek, no nie. Dobra, 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 dobra. Rozwalamy, słuchajcie, rozwalamy totalnie. Ten głosik też przecież robi jakąś tam robotę, jakby nie patrzeć. Dobra. Kolejny głosik, słuchajcie, i rozwalamy ich totalnie. Ej, ja nie wiem, czy to nie są boty, bo to jest jakoś tak, nie wiem, trochę podejrzanie zbyt proste. Dziwne, bardzo dziwne, słuchajcie, to jest. To 5% jakby im tylko zostało? Nie wiem, nie wiem. Może to są boty, ale ja mam 200 pucharków. Tutaj to nie powinno być botów chyba. Zresztą sami ocencie, jeśli już. Dobra, dobra, rozwalamy tego kolesia. I dawaj, i dawaj, dawaj. Wiem, że mam mało życia, ale, próbujemy strzelać. Oj, chciałem tym ultem bardzo. Bardzo chciałem wjechać, ale wygrywamy. 187 puch, no nie? No to co, starcie solo. Oj, tu na pewno nie ma botów.
Trochę lipa. Ale lecimy, słuchajcie, lecimy. Na sam środeczek, myślę. To ta... Oj, tutaj też jest, słuchajcie, taki Byron. To z nim też bym nie chciał się za bardzo tutaj pokłócić, powiem szczerze. Dobra, dawaj mi tutaj, dawaj, okej, okay, dobra, jest jedna kostka. Teraz tak, robimy od razu kolejną. Szybciutko. Można by nawet głosik w niektórych miejscach stawiać. I wtedy, słuchajcie, ten głosik by też rozwalał, co nie? To też nie jest aż taki głupi pomysł akurat. Dobra, tutaj, słuchajcie, w ogóle leżą kostki. Patrzcie, trzy kostki są totalnie za darmo, więc ja je zgarniam. Oni musieli rozwalić się nawzajem, bo tak, tu goś miał dwie, tu goś miał jedną, więc ewidentnie ktoś rozwalił jakby wycie. No nawzajem, rozumiecie. Okej, okay, tutaj, słuchajcie, jest tara. Fajna tara nawet, taka do rozwalenia, myślę. Okej, jednak może niekoniecznie. Dobra, robię sobie kostkę, słuchajcie. Robię sobie kostkę teraz w tym momencie, okej. Okay. I teraz, słuchajcie, lepiej trochę może pouważać na zdrowie. Wiadomo, dawaj tego studa. Kiedy ostatnio mi się minimalizował ekran? To było z 5000 lat temu chyba. Yo! A tak to bym go na pewno rozwalił, słuchajcie. Na bank bym go tam docisnął. Szkoda. Szkoda. Okej, okay, oni się tutaj klepią ze sobą. Dobra, dawaj tego stew, dawaj tego. O, można tego ośmiobitowca tutaj. O! Uciekam. O kurde, ale jaja tu były. No to nie są boty. Ewidentnie to widać, że to nie są boty, słuchajcie. Nieźle, niezła rozgrywka, naprawdę niezła rozgrywka. Dobra, słuchajcie, tu jest stew do rozwalenia. Dobra. Uciekam. Nie, zginę. Serio? Ej, ja chcę wygrać, słuchajcie, chcę wygrać, a jesteśmy naprawdę już blisko, naprawdę. W każdej tej giereczce my kogoś rozwalamy i to nawet często nie jedną osobę, ale potem koniec końców i tak jest ciężko, co nie? Naprawdę, dobra, dawaj szybko, tutaj kostka musi być. Teraz bym przycisnął tą kosteczkę, ale tu leci też koleś, słuchajcie, no to wiadomo, że nie będziemy się z nim tak tłuc. To ja już wolę sobie tutaj podejść, totalnie, słuchajcie, jak szef, totalnie jak szef. Dobra, zrobimy sobie, słuchajcie, tutaj kilka kostek naraz, tak, o to chodziło, słuchajcie, o to chodziło. Teraz zabieramy już 2200 na sekundę, znaczy na jedno uderzenie, sorry, więc jest fajnie, dobra, 2400, w tym momencie, słuchajcie, będzie tego jeszcze więcej. Ja wiem, że tu, słuchajcie, jest gość, dobra, nie będę tak podjeżdżał, nie ma co, totalnie, słuchajcie, nie ma co. Dobra, zrobimy sobie tutaj kostkę, wiadomo, tutaj powybucham, ale spoko. Wow, i co tu leży w ogóle? What? Ile kostek, słuchajcie? No to mi podoba. No to mi się podoba, słuchajcie, to mi się podoba. Dobra. Można by spróbować tam ją trochę przycisnąć, bo tutaj, no właśnie, ona ma, słuchajcie, mega lipę. Ona nie ma dokąd uciec, słuchajcie. No chyba, że uciec. No dobra, to też nie jest głupie, co robi. Przez to udało jej się przeżyć, totalnie tylko przez to. Dobra, słuchajcie, to ja robię kolejną kostkę. No, żeby mieć to jak najbliżej 10 koła życia. Totalnie o to chodzi. Dobra, 11 kostek, słuchajcie, to musi się udać. Tu jest kiełek. Tutaj, słuchajcie, jest. Dobra, robimy go. Robimy tego bananiarza Jana. Dobra, nice. Okej, okay, zamarzłem, ale mamy, słuchajcie, jeszcze jedną kostkę. Więc dobra, teraz bym się trochę zregenerował i bym ich przycisnął. Przycisnąłbym ich, słuchajcie, tak już totalnie. Dobra, robię kostkę. Mam 13 kostek, słuchajcie. Jest kiełek, który ma naprawdę już mało życia. Natomiast, no właśnie, on jest na odległość i on może nie pozwolić mi do siebie podejść. Kurde, no widzicie, co tu się dzieje. Nice. Teraz natomiast mamy zbiory klejnotów, ale na jakiejś zmodyfikowanej mapie. Więc zobaczymy, słuchajcie, ja tutaj jeszcze nie grałem, to może być naprawdę dość ciekawie. Idziemy, słuchajcie, za ziomalem naszym. Okej, okay, można postawić, słuchajcie, już głosik na start. I teraz, okej, dobra, dobiliśmy tutaj typa. Więc teraz, słuchajcie, oj, żeby go jeszcze... Aj, 700 HP mam, to nie chcę się tak bujać, słuchajcie. Nie chcę się tak bujać, wolę się troszeczkę tutaj chociaż zregenerować, no nie. Okej, teraz mogę po... No dobra, poradzili sobie, więc nawet nie musiałem za bardzo pomagać, ale wiadomo, o co chodzi. Dobra, dawaj, okej, pał, mam go, teraz tego spróbujmy, dobra, pał, mam go. Okej, zginę, aj, no niestety, tutaj musiałem, słuchajcie, już zginąć, to już było za mało życia. Ale dobra, nasz ziomek, słuchajcie, tutaj ucieka, więc pomożemy mu, jestem odporny na razie, więc spoko. Dobra, tutaj, słuchajcie, tego uderzymy, dobra, robimy ulta, słuchajcie, z ultem, dawaj, wywalamy ich totalnie. Dobra, pał, rozwaliliśmy gościa z ultem, więc fajnie. Zabieram w takim razie klejnoty, słuchajcie, i oram. Bo tu się bardzo ciężko, słuchajcie, zaczęło robić, naprawdę. Dostał, okej, i ta darenka go wyjaśniła jeszcze do tego wszystkiego, więc spoczko. Ja się uzdrawiam, słuchajcie, ja się tutaj na razie uzdrawiam. Dobra, nice, dostał bardzo mocno, ale nie wiem ile, słuchajcie, niestety nie zauważyłem tego. Tutaj gość ma, słuchajcie, dobra, się... Co to był za ult? Nie, no to my to raczej, słuchajcie, niestety przegrywamy. A szkoda, bo tu mogło być, słuchajcie, naprawdę dobrze. Tu mogło być naprawdę potężnie. Okej, ona ma, no dawaj tym ultem, bo ona ma 8. Dawaj ją, dawaj, szybko.
Nie, niestety, słuchajcie, niestety. Niestety, nie ma tutaj podejścia, totalnie nie ma tutaj podejścia, więc szkoda. Wiecie, o czym sobie pomyślałem? Popatrzcie na to. Jak sobie wejdziemy w tą Janet, na niej mam 204 pucharki. To jest i tak dużo jak na jeden dzień grania, dla mnie oczywiście, no bo wiecie, ja mam raczej postaci, właśnie sami widzicie, po 200, no nie? Taki El Primo na przykład. Ale ona ma 7 moc. Mamy kupiony gadżet, który okazuje się być beznadziejny. Natomiast gdyby, słuchajcie, kupić tutaj jeszcze moc 8 i wtedy wyposażenie w postaci tarczy, to czy to nie jest motyw na to, żeby ona była mega OP? Jakby wiecie, jak minie, że jeżeli mam na niej 200 pucharków bez tych ulepszeń, to może warto poświęcić jej jeden odcinek i serio ją wymaksować. Co myślicie? Nawet mówię tutaj o 10 levelu.